Cielniak, Waldemar Walczak w białym kasku i Grzegorz Rempała w kasku czerwonym. No, należy tylko podziwiać jazdę tych zawodników zagranicznych. Fantastyczny popis tu dał swego czasu Hamil na meczu z Gorzowem. No, podobał się nam Rickardson, który jest obecnie właścicielem rekordu toru. Piękna jazda Johnsona dzisiaj, czyli Adamsa w meczu z motorem. No, ci zawodnicy zagraniczni są naprawdę ogromną atrakcją polskiej ligi. Jeżeli tylko serio traktują swoje starty, to praktycznie są nie do pokonania przez krajowych zawodników. Wyścig 10. Cierniak i Rempała przeciwko Johnsonowi i Walczakowi. Johnson pierwszy tor. Walczak świetnie wystartował teraz. No, niedobrze się zrobiło. Zanosi się na podwójne zwycięstwo gości. Johnson będzie teraz bronił rękami i nogami swojego kolegi. Tam Grzesiek Rempała atakuje. Bardzo ładny atak Rempały. Niesamowita historia. Walczak leży. Leży Walczak, proszę Państwa, no świetny atak Grześka Rempały, który wyprzedził Pera Johnsona. Sędzia wyścigu nie przerywa, jedziemy dalej. Co się dzieje? Gdzie jest Johnson? Daleko z tyłu. On się tutaj pogubił, zagapił się. Myślę, że sędzia bieg przerwał. Jedzie pierwszy Rempała, drugi Cielniak. Daleko z tyłu Per Johnson. No, niesamowita historia. Walczak zszedł z toru, wszystko w porządku. Johnson teraz wściekle goni, pędzi jak szalony za parą Unii. Pierwszy Grzesiek, drugi Mirek, trzeci Per Johnson, coraz bliżej. Ostatnie okrążenie, za moment się zacznie. Bardzo blisko Johnson. Już jest praktycznie chyba przed Cierniakiem i jeszcze Grzesiek się obroni. Ostatnie okrążenie, ostatni łuk. Grzegorz, wytrzymaj. Przejdzie chyba Johnson, szybszy jest, nie wiem. Obłysk szprychy Grzesiek Rempała, niesamowity pojedynek. 73-15, 4-2 dla gospodarzy. Piękny pojedynek, no ale to co teraz zrobił Per Johnson, to było coś fantastycznego. Ma pretensje do Mirka Cierniaka. No nie wiem, czy Mirek zajechał mu drogę, czy nie. W każdym razie 3 punkty Rempała, 2 Johnson, 1 Cierniak, upadek Walczaka, a wszystko.